No i stało się, część druga, a zarazem ostatnia Grobowców Poległych Bohaterów już jest. I powiem wam, robi wrażenie. O ile pierwsze dwa grobowce wyglądały bardzo podobnie do tych z poprzedniej części, z małymi wyjątkami, to ostatni, ten związany z Isu, to coś pięknego. Aż wróciły wspomnienia związane ze zwiedzaniem starożytnych budowli z Assassin's Creed Black Flag, a do tego ta nagroda, coś pięknego. Oj tak, zdecydowanie warto się nagłowić, żeby ukończyć wszystkie zagadki i odebrać nagrodę. Tak więc do sedna. Po aktualizacji wchodzicie do gry i dostajecie dwa pop-upy z powiadomieniami, że do dyspozycji macie nowe rozszerzenie oraz możliwość wybudowania kolejnego budynku w przystani. Budynek na razie sobie zostawimy, a zajmiemy się właśnie grobowcami. W tym momencie możecie udać się albo do pierwszego grobowca, który to jest tuż przy naszej przystani, gdyż tam na mapie znajdziecie zlokalizowane dwa nowe grobowce. Lub też jeżeli wiecie, gdzie się one znajdują, możecie się tam bezpośrednio udać, bez odwiedzania tego głównego, do którego swoją drogą i tak trzeba będzie wrócić po ukończeniu dwóch pozostałych. Głównym naszym celem w tym dodatku jest, o ironio, nie odwiedzanie samych grobowców, co dotarcie do 5 artefaktów, które są ulokowane zazwyczaj gdzieś w bocznym korytarzu wyjścia z grobowca, co i tak się sprowadza do konieczności jego ukończenia, czyli rozwiązania wszystkich zagadek w nim zawartych. Warto zaznaczyć od razu, że wzrok Odyna nie podświetla artefaktów, aczkolwiek w tej części, czyli w części drugiej Grobowców Poległych Bohaterów, są one oznaczone wyraźnym dźwiękiem, który bezpośrednio nakierowuje nas w ich kierunku. Jeżeli jakimś cudem jeszcze nie zebraliście poprzednich artefaktów, a są one niezbędne do ukończenia dodatku, bądź nie ruszyliście pierwszej części Grobowców Poległych Bohaterów w ogóle, to zapraszam serdecznie do filmu podpiętego w tym momencie u góry, a tam znajdziecie wszystkie porady. Jeszcze zanim ruszymy, zaznaczę tylko, że w tej części grobowce są bardziej skomplikowane, co niekoniecznie sprowadza się do tego, że zagadki są trudniejsze, a bardziej bym powiedział, że jest ich więcej, co wydłuża czas, gdyż ukończenie całego dodatku zajęło mi 3 godziny. A teraz już ruszajmy do pierwszego grobowca, który to ulokowany jest na dalekim południu, w tym oto miejscu. Na tą chwilę skupię się tylko na tym, by pokazać wam nagrodę za rozwiązanie zagadki, czy też za rozwiązanie całego grobowca oraz miejsce artefaktu. Natomiast sam gameplay z każdego z nich będzie w osobnym filmie. Tak więc w pierwszym grobowcu nagrodą jest topór Togodumnusa. Z wyglądu on jest przeciętny. Dopiero ulepszenie do wyższej klasy nadaje mu charakteru i wyrazistości. Zdecydowanie lepiej wtedy wygląda. Co do statystyk, to przedstawiają się tak. Aperkiem jest atak, który wzrasta, gdy posiadasz na wyposażeniu. Premia ulega potrojeniu w walce z pojedynczym wrogiem. Całkiem fajny perk, aczkolwiek nie jest to coś powalającego. Natomiast jeżeli chodzi o clue tego grobowca, czyli o artefakt, to musicie udać się do wyjścia korytarzem tuż przy skrzyni, z której wyciągnęliście broń. Tutaj dochodzicie do klifu, z którego skaczecie do wody, a następnie nurkujecie i płyniecie prosto, potem troszeczkę w lewo i tam trafiacie na zalaną komnatę, w której stoi posąg, a na ręce trzyma właśnie wspomniany artefakt, który zabieramy. No i to było na tyle w tym grobowcu. Lecimy do drugiego. Znajduje się on w tym miejscu, a wygląda to w ten sposób. Udajemy się do środka. Ten grobowiec jest dla odmiany cały zalany lawą, a nie wodą. I tu trzeba uważać, żeby za długo po niej nie stąpać, gdyż po prostu się spalicie, bez względu na to, jakie umiejętności macie aktywne. Podczas wchodzenia będziecie słyszeć charakterystyczne odgłosy, które sugerują, że gdzieś obok nas znajduje się właśnie pożądany artefakt. Aczkolwiek nie da się go tutaj zebrać, musicie przejść cały grobowiec i wtedy przy wyjściu go odnaleźć. No ale najpierw nagroda z grobowca Weryki, bo tak się nazywa ów grobowiec, którą to jest sierp Weryki, a prezentuje się on tak. Statystyki wyglądają następująco, a perkiem jest zapalenie się broni po dokonaniu 3 zabójstw. Co przyznam szczerze, jest dość kiepskim perkiem, gdyż 3 zabójstwa to dość sporo i w sumie walka się zdąży skończyć, a wtedy broń zacznie płonąć. Jakby to miało jakikolwiek sens. No dobra, teraz możemy udać się do wyjścia, lecz pamiętając o tym, że musimy zebrać artefakt. Idziemy do góry, przechodzimy pod ścianką, dalej na lince wjeżdżamy do góry, potem na drugiej takiej samej robimy to samo i tutaj idąc korytarzem musicie odbić w lewo do bocznego korytarza. Tam schodzicie po drabinie w dół, przechodzicie pod ścianą, potem po linie i na skrzynce leży ostatni z 5 artefaktów potrzebnych do aktywacji włazu, który to znajduje się w pierwszym grobowcu, tym najbliżej naszej krótszej przystani.
Od razu po dotarciu do grobowca Maniusa włącza się cutscenka, w której Eivor wypowiada wszystkie słowa, które emitowały artefakty. Następnie wysuwa się monument, dzięki któremu aktywujemy otwarcie włazu do placówki obronnej pradawnej cywilizacji Isu. Gdy dotrzemy na dół, ponawiamy interakcję z monumentem i pojawia się pewna persona, która opowiada nam, cóż takiego musimy wykonać, by ponownie uratować świat. No dobra, może nie uratować świat, ale wyspę, na której się znajdujemy, bo w innym wypadku zostanie ona unicestwiona. Zanim przejdziemy do ostatniej broni, jaką uzyskamy za wykonanie zadania, które jest związane z tą placówką, trzy słowa, kim jest ta postać, która się nam ukazała. A jest nim pisarz, reżyser Ubisoftu Russell Less, mam nadzieję, że tak się wypowiada, a jeżeli nie, to przepraszam, który to odszedł z tego świata na początku tego roku, a Ubisoft postanowił uhonorować jego pracę właśnie w ten sposób. Z tego miejsca chciałbym podziękować Access the Animus za te informacje, gdyż to właśnie oni opublikowali te informacje na swoim Twitterze. Dodatkowo po zakończeniu całego dodatku wyświetla się plansza ku pamięci dobrego przyjaciela. Muszę przyznać, że jest to bardzo miły gest ze strony Ubisoftu. No a my tymczasem idziemy do ostatniej broni, która tu znajduje się w tej kopule na końcu tego kompleksu Isu. Chroniona zagadkami na godzinę gry, co najmniej. A przynajmniej tak było w moim przypadku. Ostatecznie Eivor wyciąga miecz Isu, który kumuluje w sobie całą energię tej placówki, jednocześnie ratując Anglię. Płonący miecz, bo taką nosi nazwę, jest to miecz, z którym mieliśmy już do czynienia w Assassin's Creed Unity, lecz tam nosił nazwę Miecz Edenu. I przyznam, że muszę odświeżyć sobie wszystkie assassiny, bo było ich już tyle i tak dawno je przechodziłem, że niektórych sekwencji nie pamiętałem. Wracając do miecza, wygląda on naprawdę kozacko, a perkiem jego jest lekki atak, który wystrzeliwuje pocisk energetyczny w stronę namierzonego celu. Zobaczcie, jak to mega wygląda. Oczywiście tutaj musimy pamiętać, żeby namierzyć ten cel wcześniej, co na konsolach jest w miarę naturalne, natomiast na PC-cie może nie do końca. Dlatego przypominam, klikając scroll na myszce namierzamy cel. Jest to taka rzecz, dla której jak najbardziej można poświęcić 3 godziny, by ją zdobyć. No dobra, to już koniec grobowców poległych bohaterów, ale mamy jeszcze kilka informacji, jak choćby to, że w zakładce Ubisoft Connect macie do odebrania pakiet 15. rocznicy serii Assassin's Creed, a składa się on zarówno z ozdób do osady, jak i zestawu tatuaży. Muszę przyznać, że bardzo mi się podobają te pakiety, szczególnie tych ozdób do osady, natomiast ten tatuaż mam mieszane uczucia, nie umiem do końca określić, czy podobają mi się, czy nie, bo no są dość dziwne. No i ostatnie, o czym warto wspomnieć, to oczywiście nowy budynek w krótszej przystani, Kuźnia Run, do którego to wybudowania potrzebne jest 600 zasobów, które to są zdobywane z najazdów rzecznych. Czyli po prostu musimy wrócić, w moim przypadku oczywiście musiałem wrócić, bo brakowało mi 200 zasobów do najazdów, ale dosyć sprawnie to poszło. Czy warto jest wybudować ten budynek? To pozostawiam już wam do opinii, dajcie znać oczywiście w komentarzu. Natomiast runy wykonywane przez Hawka, bo tak się nazywa ten rzemieślnik, jak na razie nie robią wrażenia, gdyż są to w głównej mierze same podstawowe, aczkolwiek jest to zawsze ułatwienie w ich zdobyciu, jeżeli byśmy potrzebowali na już większą ich ilość. Miejmy nadzieję, że w przyszłości Hawk się doedukuje i będzie mógł również wykonywać dla nas te najlepsze runy, tak byśmy mogli w pełni korzystać z dobrodziejstw naszej gry. No a tymczasem, moi drodzy, to na tyle w tym materiale. Kolejny, jak się okaże, będzie gameplay z komentarzem z grobowców poległych bohaterów w części drugiej, tak byście zobaczyli, jak je całe przejść i jak rozwiązać zagadki. A ja tymczasem się zbieram, trzymajcie się i na razie, do zobaczenia, cześć.